Minuta po 11. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. To już oficjalne dane. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe. Do urn poszło niespełna 52% wyborców. Ogromne poparcie PiS uzyskał wśród rolników, ale także młodzi i kobiety chętniej wybierały to ugrupowanie. Po przeliczeniu 100% głosów przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską wzrosła w porównaniu do danych sondażowych. Mimo utraty władzy w październiku Prawo i Sprawiedliwości udało się odwrócić negatywny trend. Zobaczmy, jak przedstawiają się dane. Na pierwszym miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wybrało 34,27% wyborców. Koalicja Obywatelska niemal 4 punkty procentowe straty, 30,59%. Na podium Trzecia Droga, 14,25%. Konfederacja może liczyć na poparcie na poziomie 7,23%. Na Lewicę postawiło 6,32% Polaków. Wynik Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy to 3,01%. Koalicja Obywatelska wraz z Trzecią Drogą zapewne będzie rządziła w 9 sejmikach. One zaznaczone są kolorem czerwonym. Co nie zaskakuje, są to województwa w zachodniej części kraju. W 7 województwach partią, która zdobyła najwięcej głosów, jest Prawo i Sprawiedliwość. Choć w Mazowieckiem trudno będzie PiS-owi o większość, to jak wiemy, w polityce wszystko jest możliwe. Badania Exit Poll wskazywało przecież zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w tym województwie. Oficjalne wyniki przyniosły jednak inny rezultat. Czekamy zatem na wyniki rozmów między ugrupowaniami. Gdyby te wyniki powtórzyły się w wyborach parlamentarnych, Koalicja Obywatelska mogłaby stracić władzę. Profesor Przemysław Czarnek w rozmowie z Michałem Rachoniem stwierdził, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość osiągnęłoby taki wynik w wyborach parlamentarnych, mogłoby rządzić samodzielnie. Poinformował także, że PiS prowadzi rozmowy koalicyjne z Konfederacją i PSL-em. Po pierwsze, w wyborach samorządowych jakoś trudniej jest tym firmom realizującym te badania dobrze to zliczyć. Po drugie, porównywałem to do 2018 roku. W 2018 roku, pamiętam, jeszcze wtedy żył świętej pamięci profesor Waldemar Paruch i rozmawialiśmy o tym, że zginęło nam gdzieś 4 punkty procentowe w stosunku do sondaży wcześniejszych, bo rzeczywiście też nam exit pole pokazało około 32 i też ostatecznie było 34,3. Dokładnie taki sam wynik był jak dzisiaj. Po 5 latach utrzymaliśmy dokładnie to samo, co mieliśmy, więc wydawało się, że rzeczywiście nam urośnie. Natomiast zaskakujące są exit pole w Warszawie, bo w Warszawie rzeczywiście raz, że sondaże przedwyborcze dawały rzeczywiście jakiś straszny wynik mojemu przyjacielowi Tobiaszowi Boheńskiemu. Dwa, że exit pole pokazały dużo lepszy niż sondaże wcześniej tydzień, a ostateczne wyniki są jeszcze lepsze. W związku z tym tam rzeczywiście rozrzut jest bardzo duży. Ja rozpocząłem rozmowy z kolegami z Konfederacji, myślę, jakieś 3 miesiące temu na temat tego, co się może dziać później po wyborach samorządowych. I one są regularne, my tego nie ukrywamy, bo po prostu rozmawiamy o Polsce. Natomiast z Polskim Stronnictwem Ludowym rozmawiałem jakieś już po raz pierwszy, jakieś 1,5 miesiąca temu. I to uwaga na zaproszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nie moje. Natomiast rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo po wyborach samorządowych i o tym, jakie są możliwe koalicje na przyszłość dla Polski, bo chodzi o Polskę. A temu wicemarszałkowi, który napisał to, o czym pan redaktor mówi, powiem: Piotrze, zbastuj troszkę, bo tu chodzi o Polskę, a nie jakieś gierki, więc tego rodzaju straszenie w ogóle nie ma nic wspólnego z demokracją, a przecież demokratyczny jest PSL. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Daniela Gorgosza jako likwidatora Telewizji Polskiej. Równocześnie z KRS jako prezes TVP wykreślony został Mateusz Matyszkowicz, który w drugiej połowie grudnia zrezygnował z tego stanowiska. Sprawę skomentował w programie Adriana Klarenbacha były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. To, co dzieje się w mediach publicznych, to jest jeden wielki skandal. Dla nas, dla mnie, prezesem Polskiej Telewizji jest pan redaktor Adamczyk i to nie ulega żadnej dyskusji, żadnej wątpliwości. Oczywiście różnymi kruczkami prawnymi można fałszować rzeczywistość. Proszę pamiętać o tym, że likwidator, który może być powołany pewnie na podstawie przepisów związanych z prawem spółek prawa handlowego, no jest zobowiązany do likwidacji tego podmiotu, do zbycia majątku, aby pokryć wierzytelności i tak dalej, i tak dalej.
na Woronicza problemy finansowe i likwidacje, a Telewizja Republika mimo ataków koalicji 13 grudnia rośnie w siłę. Jak wynika z danych Nielsena, zasięg skumulowany wieczoru wyborczego od rozpoczęcia pasma do drugiej w nocy wyniósł ponad 1 889 000 widzów. Ostatnie tygodnie to są tygodnie rekordowych wyników oglądalności Telewizji Republika. W piątek, przed tym weekendem, w którym był również wieczór wyborczy, pokonaliśmy w wieczornym prime time, w czasie, kiedy nasz główny konkurent, stacja TVN24, ma swoje wieczorne hity publicystyczne. My pokonaliśmy wieczorne hity publicystyczne i nasz program Kulisy Manipulacji oraz nasz program Piachem w Tryby wygrał wieczorem w najtrudniejszym czasie ze stacją TVN24, a my dopiero się rozkręcamy. Jutro 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Główne obchody odbędą się w Warszawie o 8:00 msza święta w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. 8:41 apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. O 19:00 msza święta w intencji ofiar katastrofy w Bazylice Archikatedralnej. O 20:00 Marsz Pamięci z Bazyliki Archikatedralnej pod Pałac Prezydencki. O 21:00 wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego pod Pałacem Prezydenckim. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. O 12:00 spotka się z Państwem Magdalena Bałkowiec.